samorządu gminy Pultusk i na bazie historycznego mówią wieki. Witam wszystkich Państwa w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pultusku. Na promocji listopadowego wydania czasopisma mówią wieki, którego tematem przewodnim jest Pultusk Perła Mazowsza. Z powodem na historycznym mówią wieki, wiedzieliśmy, że dla miasta jest to ogromna możliwość promocji i wyróżnienia, bowiem partner jest nieprzypadkowy. Magazyn historyczny mówią wieki ma własną historię, sięgającą 1958 roku. Zatem 65-letni jubilat jest najstarszym pismem popularno-historycznym w Polsce. Poziom merytoryczny magazynu to zasługa rady redakcyjnej, w skład której wchodzą uznani historycy, a potwierdzeniem jego renomy jest wpisanie wydawnictwa na zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki listę wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie pierwszym oraz dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To czasopismo pasjonatów i dla pasjonatów historii, ale pewnie każdy uczeń na różnych etapach edukacji miał okazję, aby poznać ten magazyn. Przez swoje położenie strategiczne Pultusk jest, jak się pisze o Pultusku, to jest zarówno historia regionalna, historia Polski, ale i również historia powszechna. Tak przypomnijmy sobie, jakie wojny tutaj były i jakie tuzy tutaj przybyła, choćby z Napoleonem na czele, prawda, i wojny szwedzkiej, o której tutaj kolega będzie mówił. No to po prostu wyszło tak, że to nie jest historia regionalna, tylko weszliśmy w historię powszechną, ale to jest właśnie tak, że historia regionalna powoduje, że poznajemy historię polską, poznajemy historię powszechną od takiego szczegółu do pomocy przede wszystkim pani Dorocie, która z nami współpracowała bardzo, tak powiem, rzetelnie i bardzo szczegółowo. No i przede wszystkim też tutaj obecnemu koledze, który w ogóle był inicjatorem całego tego pomysłu i jakby to dzisiaj to wyszło od niego, że ten numer powstał. Jest jeszcze autorem artykułu, mam nadzieję, że to szkoli powie. I chciałem jeszcze jedną treść z szkoli. Tutaj kolega Krzysztof Wiśniewski przygotował książkę do wydania, która się nazywa Pultusk 1703. To jest praktycznie na ukończeniu, wydajemy to przez oficynę. No myślę, że ukaże się w ciągu 3 tygodni. Mój szanowny przedmówca powinien się nazywać Pultusk, nie Perła Mazowsza, ale Perła Regionalna i Perła Polski. Dlatego, że rzeczywiście w tym numerze chcieliśmy przedstawić historię miasta, historię Pultuska jako ośrodka, ważnego ośrodka kultury w regionie i miejsca, w którym doszło do wielu ważnych wydarzeń cywilizacyjnych, kulturalnych i politycznie narosińskiego. Jest to historyk, który zajmuje się badaniem właśnie architektury od strony produkcji i obrotu cegłami. Pan Rosiński kontaktował się z panem Krzysztofem Wiśniewskim, który mu doradził właśnie tutaj przeprowadzenie pewnych badań, co w tym artykule zostało ukazane na przykładzie kilku takich ważniejszych ilustracji. Są dwa artykuły o kataklizmach i o wojnie północnej, no, z którym to tematem będzie związana jego książka, która się niebawem ukaże. No Darek Pilecki, tak. Tylko on nie pochodzi z Pultuska, to jeszcze. Tak, z Mławy, tak. No cóż, mogę życzyć przyjemnych w domu, odkąd pamiętam, bo tata był nauczycielem historii. Ja mówią wieki zacząłem czytać później podstawówce. I mówią wieki uczyłem się tej historii, za którą wtedy się dostawało takie piątki, tak ogólnie. I zawsze sobie bardzo ceniłem. Potem zacząłem rozpoznawać tych historyków. Nie pierwszy to mój tekst, przecież to mówią wieki, ale te sobie cenię szczególnie, że Państwo wiedzieli, wszystkie trzy były bardzo trudne do napisania.
Dlatego, że jak się chce łatwo, tak w miarę, no można powiedzieć, przelotnie napisać coś na kilka stron, to nie ma trudniejszego tekstu do napisania. Ja pytałem, o czym mam powiedzieć tutaj moich sąsiadów, to na zamówienie powiem parę zdań. Przybijam te pana doktora Tomasza, z którym też się przez całe lata znamy, te licytacje o Europie. Pultusk ma ramię globalną. Jak się powie pultusk w świecie, to u większości geologów, kosmologów znany jest pultusk świetnie. Jest ponad 10 tysięcy kawałków meteorytów pultusk i ta nazwa funkcjonuje na całym świecie. Jest to, no, mieszkańcy, ludzie związani z jakimś miejscem, w ogóle ludzie mają tą historię, którą pamiętają, bo czują się nie mocni po prostu. Ekspertami, czasami lepszymi od historyków, bo po prostu widzieli na własne oczy, ale sami Państwo wiecie, że zobaczyć na własne oczy, to każdy widzi co innego. Można się spotkać z kolegami po latach, czy z koleżankami i każdy będzie miał inną wersję tych samych zdarzeń. Kogo innego w jakimś tam dobrym świetle, złym świetle stawią, więc to niezwykle trudne zadanie, szczególnie pisać i to w formie takiej pigułkowej właśnie o tych latach, które jeszcze mieszkańcy pamiętają, czy już mieszkańcy pamiętają, szczególnie wchodząc w to stulecie, w którym my teraz żyjemy. Ten artykuł spłynął na mnie dzięki uprzejmości pana Krzysztofa Wiśniewskiego. I powiem szczerze, że jako historyk XX wieku mam dość trudne zadanie. To pomiędzy wierszami wspomniał również profesor Lolo i kolega Krzysztof Łukawski. Dlaczego to jest trudne zadanie? Dlatego, że większość z nas, tak jak wspomniał Krzysztof wcześniej, patrzy na te wydarzenia z zupełnie innej perspektywy, bardzo subiektywnie. I część ludzi może się do tych na przykład badań, które prowadzę, odnieść z własnej perspektywy i powiedzieć hola hola, tak wcale nie tak było w kościele, gdyż jak Państwo zaczną czytać ten artykuł, to mogą doznać takiego zdziwienia i dysonans poznawczy się pojawi. Ale zasada jest taka, że każde dobre wydawnictwo ma chochlika, a im lepsze wydawnictwo, ten chochlik jest potężniejszy. I tutaj sprawił to, że tekst jest w kościele Najświętszej Marii Panny, czyli o archiwum, a zdjęcie włączone zostało kolegialnie, czyli chciało zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Serdecznie podziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, żeby dzisiaj o tym pięknym wydawnictwie powiedzieć. Inicjatorowi, panu Krzysztofowi, wszystkim autorom, w większości, tak jak Państwo podkreślaliście, mieszkańców albo osób blisko związanych z Pultuskiem oraz wydawcy, pani kierownik za reprezentowanie naszej strony. Będzie